Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest nam bardzo miło, że Państwo tutaj przyszli i mam nadzieję, że wszyscy z tego skorzystamy. My jako aktorzy oraz również Państwo wyniosą z tego jak największe owoce. Serdecznie zapraszam. Znowu minął rok i nadszedł znowu grudzień. Znów nadszedł czas przygotowań do świąt. Znów w domach krzątają się ludzie. Gdy znów sprzątaniem ktoś się zajął, ktoś inny szuka karpia w sklepie. Tam z wysokiego jeszcze tylko umyć 10 okien, ugotować barsz, posprzątać cały dom, nie obijać mi się tam. O nie, grzybowa mi się przypaliła. Czekaj. Jaka grzybowa? Jakie okna? Przecież my tu okien nie mamy. Nie chcemy, ale musimy. Przecież inaczej nie przygotujemy się na święta. Ale przecież nie o to tutaj chodzi. Powinniście to bardzo dobrze wiedzieć. W końcu, popatrzcie na tych wszystkich ludzi. Kaśka nie wie, w co ręce włożyć. Marek już 10 raz idzie do sklepu, bo tym razem masła zapomniał. Emilka się z mężem pokłóciła, bo ciasto przypaliła. A w tamtej rodzinie zaraz się wszyscy pozagryzają, bo dzieci przewróciły choinkę i wszystkie bombki się potłukły. Przecież wy przed chwilą robiliście dokładnie to samo. Ale jak nam ma pomóc twoja grzybowa i sprzątanie? To nie pomoże. To po co sobie tym głowę zaprzątacie? Zajmijcie się lepiej czymś pożytecznym, na przykład... Dacie mi dokończyć? Chciałam wam tylko pokazać, co ludzie wyprawiają. Wcale na narodzeniu Pana się nie przygotowują. Przez to wszystko tylko wśród nich spory powstają. Złość króluje i narzekanie. Dobra, już nie przedłużajcie. Mówcie, o co wam chodzi? My jesteśmy aniołami. Służymy Panu Bogu naszemu. Ale nie na tym nasza rola się kończy. Mamy też czuwać nad ludźmi, dziećmi Pana, które na swoje podobieństwo stworzył. Czekaj, to mówisz, że mamy pokazać im faktyczny sens świąt? Dokładnie, dlatego potrzebuję waszej pomocy. Ej, chyba mam dobry pomysł. Chodźcie tu szybko wszyscy, czeka nas dużo pracy. Na początku Bóg stworzył. Wprowadza mnie przyjaźń między tobą a kobietą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. Ono zdepcze ci głowę, a ty zranisz mu piętę. W bólu będziesz rodziła. Oto panna pocznie i porodzi syna. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszej jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu. A pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Powstanie on i paść będzie mocą pańską. W majestacie Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A ten będzie pokojem. Mesjasz, potomek Dawida. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Czyż pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? Dlatego sam Pan da wam znak.
oto Panna pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Emmanuel. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny. I jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Oto psy otoczyły mnie. Osaczyła mnie gromada złośników. Przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosi, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemali się, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy leczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan jego dotknął za karę nas wszystkich. Znęcano się na nim, lecz odniósł się do pokorze i nie otworzył sobie ust. Jak jamie na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzyma, zamknął i nie otworzył swoich ust. Thank you.
żona twoja pocznie i porodzi syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie dla ciebie radość i wesele i wielu z narodzenia jego cieszyć się będzie. Będzie on wielki w oczach Boga, wina i sery pić nie będzie i już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym. Wielu nawróci się do Pana ich Boga, a on sam pójdzie przed nim w mocy i duchu Eliasza, by nakłonić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku sprawiedliwości, by przygotować Panu lud doskonały. O czym to pozdrow, skoro ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić swoją wieść radosną. A odtąd będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się dostanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Co? Pewnie myślisz, że tak to wyglądało? No co, nie? Jak to było? Za nią ukazuje się Zachariaszowi, wtedy nie wierzy, jest głupi, potem nie może mówić, tak? Nie może mówić, aż mu się syn nie urodzi, potem się cieszy, wesele i... I myślisz, że on wtedy nic więcej nie czuł? Poczekaj chwilę, jakby... Kim ty właściwie jesteś, co? Moi rodzice cię nasłali? Mnie nigdy pytał, co czuję, więc czy mnie obchodzi, co czuł ten stary? Fakt. Był wtedy już stary. Chwila, chwila, czekaj. Ty mi chcesz teraz mówić jeszcze, że ty jesteś... Tak, Zachariasz. No, trochę zimno tutaj była zasada, no. Musiałem się trochę naubierać. Ale wracając. Ja chcę wiedzieć, co ty czujesz. Co ja czuję? Chłopie, ja nie mam własnego życia. Rodzice cały czas ciebie się do mnie wymagają. Wiesz, zrób to, zrób tamto. Powiem ci, jak słyszę, że lepiej mam się jeszcze uczyć. Naprawdę już na coś wierzę, nie? A tak właściwie... To skąd znałeś moją biblijną historię? Wiesz, teraz już nie daję sobie aż tak w kasie pchać. Natomiast jak byłem mały, rodzice kazali mi czytać wszystkie Ewangelie po kolei. Niestety do chodzenia do kościoła dalej nie zmuszają. Ale czekaj, dlaczego niestety? A to ty nie wiesz, tak? Ty nie na bieżąco? Dobra, sorry. Rzeczywiście, żyłeś za tym pastorem. Co? Nie słyszałeś? Co się teraz dzieje w kościele? Typowi ludzie, zamiast skupić się na ogromie darów, które daje Kościół, to... Dobra, sam to kiedyś zrozumiesz. Widziałeś tę scenę? Ludzie ją strasznie uprościli. W sumie, tak jak życie każdego z nas. Ludzie widzą tylko małą cząstkę, tylko to, co da się umieścić w czasie, to, co fizycznie. Widziałeś kiedyś anioła? No, nie. Ja widziałem go wtedy pierwszy raz i bardzo się przestraszyłem. Nagle przychodzi ktoś, i mi mówi, że będę mieć syna, który pójdzie w mocy i duchu Eliasza. Ludzie mi mówią, że jak mogłeś mi uwierzyć. Ale nikt nie patrzy na to tak, że ja wtedy mogłem nie wiedzieć, co tak właściwie się dzieje. Nagle pojawia się ktoś i mówi rzeczy, które po ludzku są niemożliwe. Moim błogosławieństwem było to, że nie mogłem mówić, dopóki Elżbieta nie urodziła. Bo to pozwoliło mi zrozumieć, że to, co usłyszałem, było od Boga i że nie zwariowałem. Okej, okay, jakby spoko, rozumiem, ale słuchaj, po co ty mi to w ogóle mówisz, co? Bo chcę, żebyś zobaczył, że ja w pierwszej chwili nie uwierzyłem. Ale naprawiłem swój błąd. Bóg, mimo mojej początkowej niewiary, dał mi naprawdę niezwykłe dary. Jezus zna twoje serce. Zna ciebie, zna twoje wewnętrzne zmartwienia, twoje przeżycia.
oddaj mu to, żyj nim. Mówię ci, on ma dla ciebie taki plan, że zamówisz. Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zawrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawi moc ramienia swojego, rozprasza pychniących się zmysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się zasługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwu na wieki. Słyszałaś pierwsze zdanie? Ale że ja? Tak, ty, Kasiu. Nie pamiętam. I tak po co mi one? Mojego życia już nic nie zmieni. Wszyscy już wiedzą, że jestem beznadziejną matką i żoną, i że nie potrafię dobrze posprzątać ani smacznie ugotować. Mi już wszystko jedno. Byle mieć za co żyć i dajcie mi już święty spokój. Czy to twoje zdanie, że jesteś beznadziejną żoną i mamą, czy innych, ale tyle razy słyszane było, że sobie to mówiłaś? O mnie mówili, że musiałam strasznie nagrzeszyć, skoro byłam bezpłodna. Czyli mam się z tobą licytować, kto ma gorzej? Ja jeszcze nie, mam... Nie, o to mi chodzi. Każdy ma trudno na swój sposób, ale tego nigdy nie nakłada Pan Bóg, tylko ludzie. Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Ta hańba była w oczach ludzi. Ale tyle ludzi ma lepiej ode mnie. Wychwalaj Boga i dziękuj za to, co masz. I dziękuj za to, że błogosławi innym. To jest jedyne dobre rozwiązanie dla żyjących na ziemi. Ja jeszcze nie urodziłam wielkiego proroka, a tu przychodzi Maryja. Młoda, piękna, która ma urodzić Mesjasza, Syna Bożego. Można się załamać, co? Ale my w zamian wybrałyśmy cieszenie się z błogosławieństwa i darów Pana. Niech twoja dusza też wielbi Pana. Zdjął ze mnie hańbę miłosierny Bóg. Jakże tu pojąć taki wielki cud? Trudami życia nie bądź zatroskana. Niech twoja dusza Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. To znaczy Bóg z nami. Możesz skończyć już narzekać? Skończyć narzekać? Nic nie jest tak, jak powinno być. Za kogo ty się uważasz, że śmiesz mnie pouczać? Kim ty właściwie jesteś? Ja jestem Józef. Jeśli myślałeś, że wyglądam tak, to troszkę się myliłeś. Ile masz lat? 52 i co? Jurku, masz 52 lata i jeszcze się nie nauczyłeś? Świat nigdy nie będzie idealny. Żeby to zmienić, musisz zacząć od siebie, nie od innych. Najpierw to ty musisz stać się dobry. Ha, łatwo ci mówić. Tobie anioły we śnie się ukazywały i wszystko miałeś podane na tacy. Gościu, łatwo? Chciałem oddalić Maryję, bo była w ciąży, a wiedziałem, że to nie jest moje dziecko. Nagle we śnie ukazuje mi się anioł i mówi, że to dziecko poczęło się przez Ducha Świętego. Sorry, ja wtedy byłem tylko cieślą i nie miałem w planach być opiekunem Syna Bożego, ale wziąłem to na klatę.
Patrzyłem na Maryję. Uczyłem się ufności Bogu całe ziemskie życie. Uczyłem się tego od niej. Czego ty uczysz się od swojej żony? Czego ty swoim życiem uczysz innych o Bogu? Nie bój się, Maryi, wziąć do domu swego, albowiem to dziecko jest z Ducha Świętego. Ucz się ufać, zwłaszcza gdy kręta twa droga i swą postawą prowadź innych do Boga. Ucz się ufać, zwłaszcza gdy kręta twa droga i swą postawą prowadź innych do Boga. On ma dla ciebie taki plan, że za nie mówisz. Wiesz co? Pan Bóg tak bardzo cię kocha. Niech twoja dusza też wielbi Pana. Czego ty swoim życiem uczysz innych o Bogu? Życie nigdy nie było i nie będzie proste. Mimo to dziękuj Panu Bogu za wszystko, co masz. Rozejrzyj się wokół ciebie, jest tego tak wiele. Miłość nie polega na zatrzymaniu jej dla siebie. Kochaj siebie przez dawanie siebie. Rozmawiajcie ze sobą o uczuciach, o miłości, o Bogu. Niech On będzie naszym fundamentem, naszą skałą. Uczestniczcie w Eucharystii, bo stamtąd płynie źródło Bożej miłości. Będą chwile bezradności, załamania, ale przecież ty możesz wszystko w tym, który cię umacnia. Przeżyjmy te święta nie tylko jedząc sernik i rozpakowując prezenty. Cieszmy się z tego, że dziś w małej grocie narodził się Jezus, nasz Zbawiciel. On stał się człowiekiem po to, aby nas zbawić. Czy to nie największa miłość, jaką ten świat widział? Thank you.
Jezus Chrystus? Moim Panem jest! Standardowo czas na nasze przemówienia jeszcze. Chciałabym bardzo podziękować znowu Darii za to, że po raz kolejny już napisała dla nas scenariusz tego przedstawienia, za to, że dzięki niej możemy, jakby nie musimy korzystać z tych gotowych scenariuszy, tylko zawsze mamy swój taki niepowtarzalny. Dziękujemy, że ma w tej głowie tyle pomysłów, że co roku ledwo kończymy jedno przedstawienie, ona już ma wizję na kolejne, także bardzo dziękujemy. I póki mam mikrofon, to od razu też bardzo dziękuję tej mojej ekipie muzycznej, bez której no, te piosenki nie brzmiałyby tak pięknie. To są naprawdę ludzie, którzy się znają na swojej robocie i to jest zawsze wielki zaszczyt dla mnie, żeby z nimi pracować. Bardzo wam dziękuję. Chciałabym podziękować aktorom, którzy naprawdę odwalili kawał dobrej roboty. I też muszę pochwalić ich zaangażowanie w to wszystko, ponieważ oni tutaj w soboty o 7:45 byli na próbach.
w soboty, gdzie mieli wolne, mogli spać. Więc wielkie brawa dla nich. Chciałam bardzo podziękować panu Andrzejowi za nagłośnienie nas, bo bez tego nie byłoby nas słychać. Chciałam bardzo podziękować księdzu proboszczowi z Kosztów za udostępnienie świateł oraz Adamowi, który dzisiaj je dla nas obsługiwał, więc wielkie brawa dla nich. Dominikowi i studiu Pełnia Pasji za nagranie i uwiecznienie tego przedstawienia. I chciałabym też podziękować Monice, która napisała wszystkie te piosenki, które dzisiaj usłyszeliście, więc mieliśmy swój scenariusz i wszystkie piosenki, więc wielkie brawa dla nich wszystkich. W przedsionku będzie stały też dziewczyny z chłopakami. Będą rozdawać pamiątkowe zdjęcia z tego przedstawienia i też prosilibyśmy o jakiś drobny datek na rzecz naszej tutaj pracy i tworzenia następnych przedstawień. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że już zapraszamy na przedstawienie wielkopostne, bo wizja już jest. Jeszcze będzie piosenka na koniec, no i dzisiaj niestety nie skończymy błogosławieństwem, ponieważ ksiądz proboszcz jest na kolędzie, ale myślę, że możemy się jeszcze pomodlić na koniec, ponieważ też próby zaczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą, więc... W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas. Dziękujemy Ci za wszystkich ludzi, którzy mogli to zobaczyć. Za te wszystkie owoce, które my z tego wszystkiego wyniesiemy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.